Kup 7 dowolnych napoi gazowanych, zmieszaj je w wiadrze i się tego napij. No dobra, no to lecimy z zadaniami, połączymy sobie takiego vloga z zadaniami. Więc na starcie chciałem wam przypomnieć, żebyście kliknęli łapkę w górę i subskrybowali z dzwonkiem ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Chyba nie chcecie być sus, więc jeżeli masz jeszcze czerwony przycisk subskrybuj, zmień go na szary, bo szary jest ładniejszy. Więc zacznijmy swój dzień od wypicia kawusi i zrobienia live'a na TikToku. Ale najpierw trzeba zawieźć córkę do przedszkola. Na razie dziecko zawiezione do przedszkola, więc święty spokój, znaczy no święty spokój, w sensie teraz będzie łatwiej nagrać odcinek, można wrócić do domu, napić się kawy, ubrać się i wyruszyć do sklepu po te napoje. Wy to macie dziwne zadania, słuchajcie, ale tak jak przypominam, jeżeli macie więcej dziwnych zadań, głupich rzeczy, które chcielibyście zrobić, a na przykład rodzice by wam nie pozwolili lub wam głupio, piszcie, Cebulso to zrobi. A teraz czas na poranną kawusię i streama na TikToku. Także jak zwykle co dzień rano właśnie piję sobie latę, siadam na krzesło i odpalam live'a na TikToku, żeby sobie pogadać z widzami. Więc po live'ie wracam do was i co, trzeba będzie się wybrać do sklepu, kupić 7 napoi gazowanych i wymieszać je w wiatrze. Dobra, bez kitu. Ja się wam pokażę z bliska i wy mi powiecie, jakie mam oczy, bo ja mam zawsze inne oczy, nie? Albo w ogóle jeszcze zapalę światło, poczekajcie. No i się okazało, słuchajcie, niektórzy mówią, że zielone, niektórzy mówią zielono-niebieskie, niektórzy zielono-żółte, każdy mówi co innego. Nie wiadomo, jakie mam oczy tak naprawdę. Czas ubierać buty, kurtkę, czapkę, rękawiczki. Jedziemy do sklepu kupić 7 napojów gazowanych. Czas wyruszyć po prostu po 7 napojów. Jedziemy. Zobaczcie, jak się poświęcam. Za to należy się łapka w górę i subskrypcja z dzwonkiem. Specjalnie jedziemy do sklepu, żeby zrobić wasze głupie zadanie. Głupie w sensie śmieszne. To, co czasami dajecie w komentarzach, to przekracza ludzkie pojęcie. Ale postaram się robić dla was jakieś takie śmieszne rzeczy. Więc co? Wyruszamy w drogę. Moi widzowie nie są wcale sus, bo kto ma plus, ten jest sus. Nie klikasz lajka i nie klikasz suba, to cię nawiedzi klątwa mega susa. Dojechaliśmy do sklepu, czas założyć machę. Którą to stroną się zakłada? Ja nigdy nie wiem. No i idziemy kupić napoje. Oczywiście jeszcze trzeba wziąć jakiś chleb, bo nie ma co jeść, więc jeszcze trzeba zjeść. Idziemy po chleb i potem po napoje. Ok, jak widzicie, mamy tu dużo napojów i nie wiem, które wybrać teraz. Na pewno będę chciał wziąć małe butelki, ale ciężko takie znaleźć, no ale spróbujemy. Dobra, mamy małą kolę, więc wkładamy do koszyka. Red Bull też jest gazowany, więc biorę Energola. Mamy 3, bo wodę mamy w domu, więc już mamy 3. Nie wiem, ciężko tu znaleźć coś małego w ogóle. Dobra, uwaga, znalazłem numer 4. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, w tych sklepach nigdy nie ma porządku, bez kitu. Wszystko jest porozrzucane, żeby znaleźć napoje, ja muszę chodzić po całym sklepie dookoła. Numerem 5 niech będzie oranżada. Proszę bardzo, mamy oranżadę. To jeszcze 2 napoje, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, że tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Jeszcze znalazłem coś takiego, jest to lemoniada gazowana. 100% naturalna, o smaku cytryny i limonki. Ciekawe, czy taka rzeczywiście naturalna. Czyli został nam ostatni napój, szukamy. W ogóle na myśl mi przyszedł nawet Sprite, ale tu nawet Sprite'a nie ma. Słuchajcie, ja nie wiem, pojechałem do sklepu i nic nie możemy znaleźć. Udało się, słuchajcie, mamy dużego 7-upa. Dobra, udało się, mamy razem 7, z wodą jest 7. Lecimy do kasy i wracamy do domu, wymieszać to wszystko w wiadrze i zobaczyć, jak to smakuje. Patrzcie w ogóle, jaka akcja. Robię susa w sklepie. Sus w sklepie, żona mnie zabije. Udało się wrócić do domu, idę po wiadro, trzeba je umyć i zobaczcie, tu już mam przyszykowane 7 napojów. Mamy tam 7 Up, Red Bull, Cola, oranżada, woda, lemoniada i mirinda. Dobra, już mam wiadro, trzeba je teraz umyć, więc w ogóle tym wiadrem my myjemy podłogę, a ja teraz będę tu picie wlewał. Żeby nie było, nie myjemy wiadrem podłogi, tylko używamy tego wiadra do mycia podłogi, nie? Po prostu tu wchodzi płyn. Wydaje mi się, że jest czyste. Woda w środku nam nie zaszkodzi. Lecimy mieszać, robić miksy. Miksy. Wezmę sobie szklaneczkę. To moja ulubiona jest. A już czerwiona. Ale jest moja ulubiona. Nie mogę jednak tej szklaneczki, bo to ulubiona szklanka mojej żony.
Dobra, biorę tą i tak mniej więcej do połowy tej szklanki będziemy wlewać. No to co, zacznijmy od wody. Mamy wodę gazowana, miała być gazowana, więc lecimy do połowy. O, tyle, wydaje mi się, będzie idealnie. Mamy pierwszy składnik wymieszanego napoju, znaczy jeszcze nie jest wymieszany. Teraz lecimy cola. Mamy już wodę z kolą. Wiele bula, szkoda mi to wylewać, mam nadzieję, że coś zostanie. Jest, zostało mi trochę, ja lubię strasznie to pić, dlatego jestem... To wygląda jak, no sami wiecie jak to wygląda. Dobra, nalana. Oranżada, gazowana oczywiście, bo miało być 7 napojów gazowanych. W ogóle tak jak mówiłem, w tym sklepie bardzo ciężko było cokolwiek znaleźć gazowanego. Dobra, cyk. Wiadro, jak to wygląda, pije z wiadra, jak bydło takie. Słomkę. Albo ze o, słomkę. Panki tą słomkę. Stały 2 napoje, słuchajcie. Stał 7-up i Helena. Otworzę sklepik z takim napojem nowym, nazwę go jakoś, to będzie susowy napój. To będzie napój susowy, słuchajcie, i będę go sprzedawał. Jak chcecie, otworzę stoisko. To będzie coś takiego, że będziecie po prostu pić ze słomki to. O, będziecie podchodzić i pić to ze słomki. Ale to daje chemią. Dobra, mamy. Mamy to, 7 napojów zmiksowanych. Mam! Mam cudowną słomkę! Muszę wytrzeć tu chustkami, bo już oczywiście tu narozlewałem, a to się tak kleić będzie przecież. W ogóle odkąd mamy dziecko, to się nauczyliśmy używać tych chustek, nie? Bez tych chustek mokrych to po prostu... No nie da się nic zrobić. Mamy to, uwaga, nadchodzi czas wielkiego testu. Także teraz mogę iść oglądać jakiś mecz, czy bajkę, czy film. Mam wiaderko, mam picie, jeszcze popcorn w drugim wiaderku. Testujemy, uwaga. Uwaga, testuję. Ja nie wiem jak ja mam tu dosięgnąć, to jest... Przekręt są. Piję z wiadra. Jak to wygląda? Uwaga, chwila prawdy. Ej, to jest dobre. Naprawdę. Mówię wam z ręką na... naprawdę. Czemu się skrzywiłeś? Bo na początku było dziwne. Ale tak naprawdę, te wszystkie napoje, jak to zmiksujecie ze sobą, to jest... Wszystko smakuje tak samo. Naprawdę. To da się pić, to jest dobre. Po prostu dobre, to jest słodkie. To jest taka wymieszana oranżada. Taka, no normalnie jeszcze was pobudzi, bo jest energetyk. Jeszcze jest zdrowa, bo jest lemoniada. I jest smaczna, bo macie Coca-Colę i w ogóle. I jeszcze nawodni was, bo jest woda. No słuchajcie, robię nowy napój, robię swój napój. To będzie susowy napój zdrowia. O. Piękne, coś pięknego. Oblałem się. Dobra, słuchajcie, tym miłym akcentem chyba kończymy ten odcinek. Ja się trochę oblałem, także już niedługo w sklepie mój nowy napój, moja nowa receptura. A was zapraszam gorąco do subskrybowania tego kanału, obserwujcie mój Instagram Cebulson, koniecznie. No i łapkujcie oczywiście i dawajcie zadania w komentarzach. Ja się z wami żegnam, siema!